Witam Was serdecznie na moim kolejnym filmie, pierwszym zresztą w roku 2015, dlatego też wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku i oby ten rok był jeszcze lepszy aniżeli miniony. Teraz przechodzimy do konkretów, mianowicie propozycja zestawów komputerowych dla graczy na miesiąc styczeń 2015. Znaleźć tę propozycję możecie na moim forum ITPC, przygotowana ona została przez kolegę Xardunka. Co miesiąc robi on odświeżone wersje tych zestawików. Także zapraszam Was tam, linka oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku, tak abyście na spokojnie sobie te zestawy mogli przejrzeć. Zanim przejdziemy do propozycji samej, od razu powiem, są to tylko propozycje, jest to tylko szablon, nie jest to wyrocznia, także każdy może sobie teraz zmieniać komponenty pod własnym kątem, pod własne potrzeby. Również zachęcam Was do pisania, zakładania wątków w dziale komputery właśnie na moim forum, jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie zestawu pod Waszym kątem, pod konkretne Wasze wymagania. Z pewnością zostanie udzielona Wam tutaj pomoc i dobrane zostaną komponenty pod Wasz komputer przez innych użytkowników forum. I jeszcze jedna rzecz, takie przypomnienie, promocja dla moich widzów, jak i również dla wszystkich użytkowników mojego forum, mianowicie w sklepie Morale.net po zakupie komputera za minimum 1500 zł, używając odpowiednich kodów, możecie mieć darmową wysyłkę i też do wyboru montaż za symboliczną złotówkę lub też kartę sieciową. Cała ta promocja opisana jest w tym wątku, jak i również pod każdym praktycznie moim filmikiem jest link, który przekierowuje Was na moje forum właśnie z opisem tej promocji. Także zapraszam Was, możecie z niej spokojnie skorzystać. Teraz tak, zestawy zostały podzielone na dwie grupy, na zestawy dla osób, które nie planują OC procesora. Tutaj są zestawy od 1200 zł do 3600 i zwróćcie uwagę, że ten za 3600 ma i5 procesor Intela, czterordzeniowy oczywiście, który spokojnie sobie poradzi w każdej grze, 8 GB RAM-u i tak naprawdę, co jest bardzo ważne, karta graficzna GTX 970. To nie musi akurat być to MSI, ale taka propozycja akurat w tym zestawie padła. Także na tym zestawie spokojnie pogracie sobie w każdą grę tak naprawdę na wysokich bardzo ustawieniach, czy też ultra ustawieniach, z wyjątkami małymi oczywiście, bo są gry, gdzie po włączeniu wygładzania na przykład, no niestety zabija to każdą kartę i potrzebny jest o wiele, wiele mocniejszy zestawik. Natomiast generalnie w Full HD spokojnie większość gier Wam pójdzie na naprawdę bardzo wysokich ustawieniach. Także sama tutaj, jak gdyby same progi są co 200 zł, każdy powinien znaleźć sobie coś dla siebie. Także tak wyglądają zestawiki dla osób, które nie chcą podkręcać, nie chcą się w to bawić, czy nie potrafią, nieważne. I druga właśnie grupa, zaczynająca się od 2500 zł, dla osób, które chcą właśnie bawić się w overclocking. Pierwszy zestawik z procesorem Intel Pentium K, jest to dokładnie Pentium wydane na 20-lecie Intela, także możemy go podkręcać, ma odblokowany nożnik, ponieważ literka K o tym mówi. Akurat symbol jego to jest G3258. Tutaj to jest procesor raczej bym powiedział przejściowy, bo wiadomo, że teraz wychodzą coraz nowsze gry i coraz większe wymagania mają, także jeżeli ktoś jest naprawdę na niskim budżecie i chce złożyć sobie fajny komputer, ale później na przykład dołożyć do lepszego procka, to będzie to niezła baza. Tutaj tak czy inaczej na tym komputerze powinniście pograć sobie w każdą grę, nawet najnowszą na średnich ustawieniach bez problemu, a po wymianie na procesor i5 nawet na wysokich ustawieniach. Także sprawdzałem tą kartę, akurat R9270 spokojnie daje sobie radę na naprawdę na wysokich ustawieniach w każdej grze, nawet w multiplayerze w Battlefieldzie 4. Chłodzenie widać, że troszkę tutaj jest na wyrost, natomiast możecie sobie zamienić na przykład na Fera 2, bo spokojnie tego procesora wystarczy, z naddatkiem aż, że tak powiem. Natomiast no, możecie sobie później dołożyć na przykład tą różnicę w tych chłodzeniach do czegoś innego, do jakiegoś innego podzespołu, co uważacie dla Was za stosowne. Progi również około 300 zł, co 300 zł one wzrastają mniej więcej. Tak to wygląda. Ostatni zestaw jest za 4200. Na tym zestawiku spokojnie sobie pogracie w każdą grę praktycznie na ustawieniach Ultra. Karta również GTX 970. Tutaj patrzycie na pewno i mówicie, dlaczego nie ma kart 980. Dlaczego? Dlatego, że te karty są strasznie drogie, a różnica wydajności między 970 a 980 nie jest warta tych pieniędzy, bo naprawdę sporo pieniędzy trzeba dołożyć. Także taka akurat tutaj propozycja pada. Natomiast nikt nie mówi, że może, że tak akurat musi być, a nie inaczej. Możecie na przykład sobie dobrać inaczej podzespoły, kupić sobie na przykład dysk SSD pod system kosztem innych na przykład podzespołów komputera. Także mówię, to jest tylko propozycja. Wiadomo, że w propozycji nie może paść komputer, który będzie pasował każdemu, prawda? No nie jest to, że tak powiem, możliwe. Także zestawiki, mówię, każdy powinien znaleźć sobie coś dla siebie w zależności od Waszego budżetu. Przypominam o promocji dla widzów i dla użytkowników forum w sklepie Morale.net. Tyle ode mnie chyba na dzisiaj, co chciałem Wam powiedzieć. Także ja Wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam i jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku.